Jest rekomendacja Rady Medycznej w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki przeciw COVID-19. Dzięki takiemu szczepieniu ryzyko ciężkich powikłań jest właściwie sprowadzone do zera. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda obronił stanowisko. W faktach też impreza, po której chce się żyć. Słowo życie nabiera zupełnie innego znaczenia. Dziękuję wszystkim, którzy mi zaufali. Będę starał się sprostać wymaganiom również tych, którzy są niezadowoleni z mojej działalności, mówił minister rolnictwa i rozwoju wsi po głosowaniu nad wotum nieufności wobec niego. Sejm odrzucił wniosek PSL w sprawie odwołania Grzegorza Pudy. Za wotum nieufności opowiedziało się 214 posłów, 233 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Od początku roku strażnicy graniczni zatrzymali 1481 osób, które nielegalnie weszły do Polski ze strony białoruskiej, poinformował w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Z tymi informacjami Krzysztof Zasada. Połowa tych osób to Irakijczycy, ale są wśród nich także obywatele Syrii, Afganistanu, Somalii, Egiptu czy nawet Kuby. Jak dodał Maciej Wąsik, aby ograniczyć ten napływ, do tej pory wybudowano 113 km zasieków oraz 57 km 2,5-metrowego płotu. To skutecznie utrudnia przejście na polską stronę, dodał wiceminister. W zasadzie bez pomocy służb białoruskich te działania są dla migrantów niemożliwe. Niemniej jednak notujemy ciągle pomoc służb białoruskich dla migrantów w celu przekroczenia także tych urządzeń technicznych. Wiceszef MSWiA zapowiedział też znaczne zwiększenie budżetu na zabezpieczenie techniczne granicy. Chodzi na razie o zakup tak zwanych urządzeń perymetrycznych, specjalistycznego sprzętu obserwacyjnego, który sygnalizuje próby przekroczenia granicy. Ważne dla Twojego zdrowia. Trzecia dawka szczepionki przeciw COVID-19 dla seniorów, osób ciężko chorych oraz personelu medycznego to rekomendacja Rady Medycznej przy premierze. Dobra, ale spóźniona rekomendacja, ocenia profesor Jarosław Drobnik, naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Ona powinna być co najmniej już wcześniej. I to oczekiwanie już jest od wielu tygodni sygnalizowane w środowisku ochrony zdrowia. Trzecia dawka przy niewystarczającym poziomie wyszczepienia w społeczeństwie będzie chroniła pracowników ochrony zdrowia, bo to jest, są jedyni, którzy mogą zwalczać czwartą falę i oczywiście zaopiekować się pacjentami, ale jednocześnie chroni osoby, u których zawsze odpowiedź immunologiczna jest słabsza, więc osoby starsze, osoby przewlekłe. U osób tych ryzyko zakażenia jest większe, a dzięki takiemu szczepieniu ryzyko ciężkich powikłań jest właściwie sprowadzone do zera. Zdaniem profesora Drobnika do grupy osób, które powinny dostać trzecią dawkę, powinni dołączyć także nauczyciele. W szkołach na razie trwają szczepienia uczniów powyżej 12 roku życia. Władze liceum imienia Batorego w Warszawie zaproponowały zaszczepionym na zachętę noc filmową. O wszystkie korzyści wynikające ze szczepienia zapytaliśmy samych uczniów. Co się traci, jeśli się nie jest zaszczepionym, będąc w waszym wieku? Do klubu nie wpuszczają. Można przegapić przez to różne eventy. Jutro na przykład jest noc filmowa i mogą wejść tylko osoby zaszczepione, także warto się szczepić. Póki nie osiągniemy tej odporności stadnej, o której się mówi, będą wprowadzone restrykcje, na czym cierpi zarówno cała gospodarka, przedsiębiorcy, jak i my osobiście, że ze względu na to, że ja cierpię, że nie mogę pójść przez to do klubu albo do restauracji. Przez to, że jestem zaszczepiona, to mogłam swobodnie wyjechać za granicę na wakacje. Te głosy wśród licealistów zebrał nasz reporter Rafał Mirzejewski. W sobotę w Warszawie wystartuje Bieg po Nowe Życie. To 19. edycja tego wydarzenia, które promuje ideę transplantacji. Na starcie biegu staną obok lekarzy i pacjentów po przeszczepach także artyści. Wśród nich po raz kolejny aktorka Joanna Kuberska. Ja bardzo lubię tą nutkę adrenaliny, którą się zawsze wytwarzam na biegu. Teraz jest to Nordic Walking. Tam się wchodzi jak do takiej pięknej krainy, z której się naprawdę nie chce wychodzić. I o czym się rozmawia? O chęci do życia. Może to jest dość trywialne, ale jak człowiek raz chociaż pobędzie na takim biegu po Nowe Życie, to słowo życie nabiera zupełnie innego znaczenia. Z Janną Kuberską rozmawiał Michał Dobrołowicz. Kogo jeszcze będzie można spotkać w czasie biegu po Nowe Życie? Możecie to sprawdzić na rmf24.pl. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.